Biskupa Koszów obecnie jest, można powiedzieć, ośrodkiem wypoczynku dla mieszkańców. Specjalnie ku temu przeznaczone plac zabaw, fitnessy, boisko do piłki nożnej, do piłki siatkowej. Miejsce na ognisko. Każdy, kto chce, może śmiało przyjść na to boisko i robić, co mu się żywnie podoba. Pomysł narodził się, można powiedzieć, z mojej inicjatywy. Jak przyjechałem tutaj pierwszy raz, to trawa była prawie wyższa ode mnie. Przez rok doprowadzaliśmy ją do stanu, no, można powiedzieć, używalności. A i w zeszłym roku już były efekty, ponieważ już były bramki, już były siatki. W zeszłym roku również postawiliśmy piłkochwyty, boisko do siatki. Także młodzież, która tu przychodziła, była zdziwiona, że coś takiego istnieje i coś takiego zaczyna być. Jak postawiliśmy fitnessy i plac zabaw, jest coraz więcej tutaj mieszkańców. Przychodzą z małymi dziećmi, bawią się, mile spędzają czas. No nie kosztowało to 5 zł. Skąd pieniądze na to wszystko? Można powiedzieć, że część z urzędu, szczególnie siatki, słupy, piłkochwyty, a reszta to ciężka praca mieszkańców z okolic. W szczególności pana Darka Wojsiata, któremu naprawdę należy się duży szacunek, pana Marcina Filipowicza, a jak również pana przewodniczącego Rady Osiedla Pawła Szpejdy. Nie wspominając tu o sąsiedztwie pana Henryka Baziuka, który użyczał nam i prąd, i wodę przy wykonywaniu pracy.